dobry. Tak jak zapowiedziałem, dzisiaj pokażę Państwu taką prezentację, która ma charakter popularno-naukowy. Zrobiłem ją do celów takiego wykładu, który miałem tam półtora miesiąca temu na uniwersytecie, ale tak sobie pomyślałem, że może to być pożyteczne również dla Państwa, bo tam kilka takich idei. Mam wrażenie, że udało mi się zręcznie przekazać. Więc proszę Państwa, struktura czasoprzestrzeni. Coś niezwykle prostego, mianowicie ten wykład popularno-naukowy, no to rozpocząłem od takiego żartu, że ten slajd przedstawia symbolicznie czasoprzestrzeń właśnie, a jego punkty to są różne zdarzenia, bo punkt czasoprzestrzeni to jest zdarzenie. No na przykład taki punkt, pomyślmy sobie, że to jest właśnie to, co się dzieje tutaj. Oczywiście, jak mówimy o punktach, to podobnie jak w geometrii euklidesowej, nigdy nie mamy do czynienia z prawdziwym punktem, takim, jaki występuje w geometrii, tylko z jakimś jego przybliżeniem, prawda? Jak narysujemy kropkę na papierze, to do pewnych celów to jest bardzo dobre przybliżenie punktu, a do innych to się okaże, że to jest zbyt duża, paskudna plamka. No to trzeba mocniej zatemperować ołówek, no to już będzie lepsze przybliżenie, prawda? Ale zależy, jakie zjawiska, w jakiej skali opisujemy, no to nawet nasz glob może być z pewnej skali uważany za punkt, prawda? W związku z tym w tym wykładzie dla nieco większej jasności przyjąłem sobie taką skalę, prawda, astrofizyczną, taką dużą. No więc w tej skali to na przykład fakt, że my tutaj odbywamy wykład w takiej stosunkowo niewielkiej przestrzeni, jaką jest ta sala, no to już może być dobre przybliżenie punktu, prawda? No to jest taki punkt. No to tę historię będę kontynuował, a to jest jakiś inny punkt w tej samej chwili czasu. Coś się dzieje w Krakowie, coś po drodze dzieje się w Radomiu, prawda? No i tak dalej. I twórcy geometrii euklidesowej wyobrażali sobie, że można wylistować wszystkie zdarzenia, które są równoczesne z naszym, i taka lista to by stanowiła właśnie tę trójwymiarową przestrzeń, o której mówiła geometria euklidesowa, prawda? Teraz ja Państwa przekonywałem i przekonywuję cały czas, że trzeba mówić nie o punktach przestrzeni, tylko o punktach czasoprzestrzeni. W związku z tym, jak na przykład będziemy opisywali historię tej sali, no to można rozmaite inne wydarzenia, które by tutaj się działy, prawda? To, co będzie się działo za godzinę, za dwie, za trzy w tej samej sali, jak ta sala opustoszeje. I w końcu ta sala ma swoją taką historię. Ta historia jest jednoparametrową rodziną zdarzeń i to fizycy to nazywają linią świata, prawda? Linią świata. Z kolei każde takie zdarzenie późniejsze też ma listę zdarzeń równoczesnych, prawda? A każde zdarzenie z tych odległych od nas, i to, że w Krakowie coś się w tej chwili dzieje, i to, że w Radomiu, to też możemy rozważać linię świata tych miejsc. I w ten sposób właśnie w koncepcji filozoficznej Greków, którą Arystoteles na przykład spisał tak bardzo
precyzyjnie, to była bardzo piękna koncepcja, to cała czasoprzestrzeń jest tak pokratkowana, prawda? Te linie świata mówią o historii danego miejsca, prawda? W związku z tym taka jedna linia to jest jedno miejsce, jeden punkt przestrzeni, a tutaj jest lista wszystkich zdarzeń, które się działy w tej punkcie. A z kolei ta taka linia pozioma i oczywiście ta linia pozioma to naprawdę nie jest linia, tylko to jest coś trójwymiarowego, prawda? No ale na obrazku jestem w stanie tylko dwa wymiary, mianowicie czas i symbolicznie jeden wymiar przestrzenny zobrazować, więc ta linia symbolizuje taki trójwymiarowy zbiór zdarzeń, które się dzieją w różnych miejscach, ale za to w tym samym czasie, prawda? No i teraz to była taka piękna koncepcja, a potem w tej koncepcji oczywiście jak ktoś się poruszał, no to jego historia odbywała się w różnych miejscach i można było w sposób absolutny zadecydować, czy ktoś się porusza, czy też stoi. No i następnie przyszedł Newton, albo przyszła cała ta fizyka współczesna, która w jakimś sensie rozpoczęła się od Kopernika, potem Galileusza. Galileusz był bardzo, bardzo istotnym tutaj twórcą, współtwórcą tej koncepcji, która powiedziała tak, że ruch nie jest absolutny, ruch jest zawsze względny. W związku z tym ta wiązka linii poziomych, pionowych, przepraszam, ta wiązka i ta wiązka linii takich, które tutaj wydają się ukośne, to jest zupełnie równoważne. Nie można rozróżnić, która wiązka reprezentuje ciała w ruchu, a która w spoczynku, prawda? No tośmy o tym sporo mówili. Państwo oczywiście jesteście do tej koncepcji Newtona przyzwyczajeni, bo fizykę w szkole wykłada się w ten właśnie sposób. Także równie dobrze można zamiast tego pokratkowania czasoprzestrzeni rozważać inne takie pokratkowanie. A skoro tak, to skoro żadne z nich nie jest lepsze, to naprawdę te linie poziome nie stanowią struktury czasoprzestrzeni, prawda? To jest wybór układu odniesienia, wybór tej wiązki linii pionowych, czy wybór tej wiązki linii pionowych, to jest wybór układu odniesienia. A fizyka musi być niezmiennicza względem wyboru układu odniesienia. Więc skoro to nie jest absolutne, to absolutne jest tylko to, prawda? W fizyce newtonowskiej absolutne jest właśnie takie poszatkowanie czasoprzestrzeni na te hiperpłaszczyzny, ale takie trójwymiarowe, zdarzeń równoczesnych. Natomiast w fizyce einsteinowskiej tego poszatkowania nie ma. No i jak to wygląda? No to Państwo już dużo wiecie, bo ja już dużo na ten temat mówiłem. Więc co jest absolutne? Co należy do struktury czasoprzestrzeni? Otóż to jest absolutne. Co to jest, proszę Państwa? To jest zbiór symbolicznie narysowany, zbiór wszystkich linii świetlnych, czyli zbiór wszystkich możliwych linii, po których porusza się w cudzysłowie światło. A może się ono w ogóle nie porusza, tylko jest, prawda? No to jest, prawda? Czyli to są trajektorie świetlne i to coś jest. Czyli pamiętamy, w koncepcji arystotelesowskiej czasoprzestrzeń była poszatkowana i w tę stronę, i w tę stronę. W koncepcji galileuszowsko
newtonowskiej, tylko w tę stronę. A w koncepcji einsteinowskiej czasoprzestrzeń nie jest wcale poszatkowana, to znaczy nie jest zbiorem jakichś klas równoważności, tak jak było tam, na przykład, co to jest przestrzeń w danej chwili czasu, to jest zbiór zdarzeń, które są w cudzysłowie równoważne, mianowicie odbyły się w tej samej chwili czasu. Prawda? Ale w czasoprzestrzeni einsteinowskiej, czasoprzestrzeń einsteinowska jest a priori wyposażona w zbiór takich uprzywilejowanych linii, które nazywamy liniami zerowymi, prawda, czy też liniami świetlnymi. I to jest to coś, o czym mówiłem poprzednim razem, mianowicie są to linie o długości zerowej, prawda? Ta metryka czasoprzestrzenna, o której mówiłem poprzednio, którą wymyślił Herman Minkowski i która była nieomal widoczna we wzorach, które wypisywali jego poprzednicy, w szczególności Einstein. Te wzory były okropnie skomplikowane i dopiero jak Herman Minkowski na to spojrzał i powiedział, ojej, to jest po prostu metryka, tyle tylko, że nie metryka riemannowska, to znaczy nie dodatnio określona, no tylko taka właśnie o sygnaturze 1,3. Przy czym czy 1 minus 3 plusy, a czy 1 plus 3 minusy, to jest oczywiście kwestia konwencji. Ja wybrałem tę konwencję z jednym minusem i trzema plusami. No dobrze, więc jakie to ma konsekwencje? No to ma konsekwencje takie, że znów przyjrzyjmy się w tej takiej skali między, nawet nie między planetarnej, a międzygwiezdnej czy międzygalaktycznej, temu maciupeńkiemu punkcikowi, jakim jest to zdarzenie, mianowicie dzisiejszy wykład, prawda? I rozpatrzmy linię świata, no tego pomieszczenia, prawda? Co będzie się działo, prawda, po pewnym czasie, oj, przepraszam, jeszcze nie to, to jest linia świata. Do celów takich pedagogicznych tej opowieści, która, bardzo Państwa przepraszam, może się wydać trywialna, ale no wymyśliłem ją do celów naprawdę popularno-naukowego wykładu, zaproponowałem, żeby ta skala była taka, że taka przekątna jednej kratki to jest 100 lat, powiedzmy, prawda? 100 lat. No więc rozpatrujemy tę salę, rozpatrujemy, co będzie za 100 lat. No ktoś powie, za 100 lat to może ten budynek jako już przestarzały zostanie wręcz zburzony i nie będzie tej sali, no ale jakoś czujemy, że coś, co się tutaj dzieje, może to miejsce na Ziemi oznaczymy jakimś reperem geodezyjnym, no i będziemy się zastanawiali, prawda, co będzie się działo za 100 lat w tym miejscu i tak dalej, prawda? No, rozważmy jakieś dalekie wydarzenie, na przykład na jakiejś gwieździe, która jest bardzo od nas odległa, wybuchł wulkan. No, nie na gwieździe, na planecie krążącej wokół odległej od nas gwiazdy, wybuchł wulkan. No i my byśmy chcieli, proszę Państwa, zmierzyć, czy wybuch tego wulkanu był równoczesny z tym punktem, któryśmy tutaj oznaczyli, czy nie. Aha, przepraszam bardzo, pomyliłem całą tę opowieść, bo do celów dalszej opowieści to niech ten punkt, ponieważ tutaj skala czasu będzie mi potrzebna, będę się posługiwał, to niech ten punkt oznacza początek naszej ery. Początek naszej ery. No to jest rok setny, dwusetny i tak dalej. No to taką sobie tutaj narrację wybrałem. No i chcielibyśmy zmierzyć. Oczywiście jeden człowiek
nie zdoła zmierzyć, bo umrze w międzyczasie, ale nasza cywilizacja, jeśli by prowadziła dobre kroniki, to może tego dokonać, prawda? No w jaki sposób? No w taki sposób, że ciągle wysyła sygnały świetlne, jakieś takie telefonogramy, w których każdy ma swój identyfikator, numer, no i wysyłamy w przestrzeń wiadomość, że my tutaj, tu halo, tu Ziemia, Ziemia, wysyłamy komunikat, numer, tutaj następuje sygnatura tego. No, jakby ktoś odebrał ten sygnał, to niech nam odpisze. No i powiedzmy, że w pewnym momencie, o tutaj, 200 lat przed Chrystusem, wysłaliśmy taki telefonogram i ten telefonogram został odebrany przez tych ludzi, którzy byli, żyli na tej planecie, na której ten wulkan wybuchł i oni odpisali halo, halo, odebraliśmy wasz telefonogram, numer taki a taki, no żebyśmy my skojarzyli, który to był, a u nas właśnie wybuchł wulkan. No i odsyłają, odsyłają i myśmy w tym momencie, nasza cywilizacja 200 lat po Chrystusie odebrała ten telefonogram. Iśmy zidentyfikowali, że rzeczywiście była to odpowiedź na informację, którąśmy wysłali 200 lat. No to co byśmy powiedzieli? No to powiedzieliśmy, oczywiście od wysłania do odebrania minęło 400 lat. Co to znaczy? To znaczy, że ten obiekt, że to wydarzenie miało miejsce w połowie czasu i było odległe o połowę tego czasu, czyli o 200 lat świetlnych. Prawda? Dokonaliśmy pomiaru, że to wydarzenie było po pierwsze równoczesne z tym naszym wydarzeniem, które było w środku między czasem wysłania a czasem odebrania oraz tutaj, proszę Państwa, do celów popularno-naukowych, no to ja już zaraz poleciałem dalej w tej opowieści. Państwo powinniście być nieco bardziej krytyczni i powinniście sobie zdawać sprawę, że ja tutaj zakładam, że my mamy jakiś dobry sposób mierzenia czasu, ponieważ w tej koncepcji mierzenie odległości to jest nic innego jak mierzenie czasu. I rzeczywiście w skali takiej międzygwiezdnej no nie umiemy inaczej zmierzyć odległości. Żadnej calóweczki nie rozciągniemy, prawda, między nami a tamtą planetą. No dobrze, i w ten sposób możemy stworzyć listę zdarzeń, które są równoczesne z naszym wybranym zdarzeniem, no na przykład początkiem naszej ery, prawda? No to zdarzenie było takie same, bo tutaj z kolei otrzymaliśmy 100 lat po Chrystusie odpowiedź na telefonogram, któryśmy wysłali 100 lat przed Chrystusem, no więc oczywiście to zdarzenie też jest równoczesne. No i to, i to, i to, prawda? No dobrze. I w ten sposób moglibyśmy ulec pewnemu złudzeniu, że w końcu jednak my odtwarzamy to poszatkowanie czasoprzestrzeni, to newtonowskie, a ja niby próbowałem was zachęcić do tego, że musimy to odrzucić. No więc na razie, póki co, tośmy rozmaite wydarzenia jakoś potrafili zaszeregować, prawda? Czy one są równoczesne i w ten sposób byśmy stworzyli tę listę zdarzeń równoczesnych z naszym rokiem, przełomem ery. No i jesteśmy szczęśliwi. Ale teraz, proszę Państwa, wyobraźmy sobie, ojej, coś zrobiłem złego, wyobraźmy sobie, że istnieje jakaś inna cywilizacja, która się porusza w jakimś, nie wiem, statku kosmicznym, czy w jakiejś, na jakiejś
w planecie, która krąży wokół innego Słońca i przypuśćmy, że ta cywilizacja kiedyś była bardzo blisko nas, pomachaliśmy sobie ręką, prawda? No i potem utrzymujemy z nimi kontakty. Oni poruszają się. Kiedyś byli blisko nas, no i oddalają się od nas. Państwo wiecie, że takie zjawiska jak ucieczka galaktyk, prawda, to jest rzecz stwierdzona, także możemy sobie łatwo wyobrazić, że mogłaby istnieć taka inna cywilizacja, która kiedyś była blisko nas, prawieśmy się otarli, no a potem poleciała sobie dalej. No i oni chcieliby, prawda, ponieważ utrzymujemy z nimi kontakt, to oni się przejęli faktem, że nasza cywilizacja jest taka dojrzała, ma dobry sposób na mierzenie czasu i odległości i powiedzieli, to wiecie co, to my się podłączymy pod ten wasz sposób mierzenia czasu. No i my mówimy, no dobrze, dobrze, to po pierwsze musimy u was ustalić, kiedy jest rok zerowy. No i ponieważ ciągle wysyłamy te depesze, a oni ciągle nam na nie odpisują, no to w annałach znajdujemy, że 150 lat przed Chrystusem wysłaliśmy pewną informację. Na tę informację otrzymaliśmy odpowiedź, która przyszła do nas 150 lat po Chrystusie, to mówimy, aha, to pamiętajcie, wtedy, kiedyście odpowiedzieli na nasz telefonogram numer, i tu im podamy numer, prawda, tego telefonogramu, to u nas, to zdarzenie było równoczesne z naszym punktem zero, z naszym przełomem R. To sobie tam zanotujcie, żebyście od tego momentu liczyli czas, to będziemy mieli wszystko zsynchronizowane. Tak? No, piękna idea, ale oni mówią tak. Przepraszam, już zapomniałem, jak te slajdy wychodzą. A, nie, no właśnie, właśnie tak, przepraszam, bardzo przepraszam, nie przejrzałem sobie tych slajdów. Tak, tak, no właśnie, to były te zdarzenia tutaj, to zdarzenie, kiedyśmy wysłali ten telefonogram, oni odpowiedzieli, w związku z tym ten początek ery jest w połowie drogi, więc powiedzieliśmy, to tutaj zanotujcie, że jest początek, prawda? No to oni na początku się zgodzili, ale potem powiedzieli tak, ale nie, my to nie ma sensu, żebyście wy za nas robili te pomiary. Nie, to my założyliśmy nasze biuro miar i wag i synchronizacji czasu i to my będziemy robili pomiary. Oczywiście my teraz będziemy wysyłali sygnały, a wy nam tylko odpowiadajcie, prawda? Bo widzieliście państwo, że poprzednio myśmy byli czynnym składnikiem tej pary, a oni tylko nadawali i odbierali i nadawali. No a teraz oni troszeczkę się od nas nauczyli i powiedzieli, nie, nie, to teraz my będziemy, ponieważ rzecz chodzi o pomiar naszego czasu. No i w szczególności, myśmy do was, oni piszą, w pewnym momencie wysłali telefonogram, i wyście ten numer podają nam, i wyście ten telefonogram odebrali i odpisaliście nam, że u nas właśnie jest ten przełom R, narodzenie Chrystusa, i myśmy i odpisaliście nam, i myśmy otrzymali waszą odpowiedź w pewnym momencie. W związku z tym, według nas, to narodzenie Chrystusa jest równoczesne z połową czasu pomiędzy wysłaniem a odebraniem depeszy, prawda? Oni zrobili dokładnie to samo, co myśmy. Gdzie jest połowa? No proszę państwa, połowa jest tutaj.
W związku z tym oni stwierdzili, nie, nie, to my jednak punkt zerowy nie będziemy w tym miejscu umieszczali, tylko tutaj, bo według naszego pomiaru, według waszego pomiaru, to był punkt równoczesny z przełomem R, a według naszego pomiaru to jednak ten. Teraz oni chcą sobie narysować taką listę zdarzeń równoczesnych, prawda? I do dyspozycji mają co? No mają te promienie świetlne, które są absolutną strukturą czasoprzestrzeni. Promienie świetlne mają w nosie to, czy zostały wysłane przeze mnie, czy przez nich. Promienie świetlne sobie wędrują po czasoprzestrzeni i możemy się nimi posługiwać, ale one w ogóle nie zwracają uwagi. Czy kto wierzy, czy nie wierzy w taki model struktury wszechświata, to jest inna sprawa, ale ten model póki co bardzo dobrze nam pasuje w fizyce do opisu różnych zjawisk i dlatego ja go Państwu wykładam. No więc, proszę Państwa, oni sporządzają tę listę. Mówią tak, no i na przykład tutaj wysłaliśmy w pewnym momencie sygnał. Ten sygnał biegł, biegł, biegł. Ktoś go tam gdzieś w przestrzeni daleko od nas odebrał i odpisał nam. W związku z tym ten punkt odbioru i podpisania przez tę jeszcze jakąś inną planetę jest równoczesny z tym naszym punktem zero, prawda? Dlatego, że ten punkt zero jest w połowie między wysłaniem a odebraniem. No i proszę Państwa, widzicie, że tak, właśnie, więc oni sobie na przykład ten punkt uznają za równoczesny z tym punktem, a zatem również równoczesny z naszą początkiem naszej ery. No na przykład ten punkt tak samo, bo oni mówią, wysłaliśmy tutaj, kiedy byliśmy blisko waszej cywilizacji, jakiś sygnał, on został tutaj odebrany i następnie tutaj, prawda, wysłany, w związku z tym ten punkt uznajemy za równoczesny z połową między wysłaniem a odebraniem, czyli znów z tym punktem. Czyli proszę Państwa, jak oni będą prowadzili pomiary w ten sposób, to dla nich lista zdarzeń równoczesnych no, z ich, według ich mniemania, rokiem zerowym, i według ich mniemania z naszym rokiem zerowym, to będzie zupełnie inna płaszczyzna. Widzicie Państwo? Czyli synchronizacja zegarów w ten sposób zależna jest od układu odniesienia, od tego, kto ją robi. No i w gruncie rzeczy na tym mógłbym zakończyć tę całą prezentację. No, ja może pokontynuuję, nie wiem, może to się Państwu wyda interesujące czy nie, ale zasadniczo wszystko, co miałem powiedzieć, jeśli chodzi o matematyczną część tego mojego wykładu, to zostało tutaj jasno wyłożone. No jeszcze sobie taką historyjkę wymyśliłem, mianowicie oni tam na tej planecie mieli epokę lodowcową, prawda? No i proszę Państwa, chcieliby wiedzieć, jak długo ta epoka lodowcowa trwała. No więc można tego pomiaru dokonać w różny sposób. No na przykład można powiedzieć tak, że na początku epoki lodowcowej wysłali do nas sygnał, i na końcu epoki lodowcowej też wysłali do nas sygnał. Czas między odebraniem tego pierwszego a odebraniem tego drugiego wynosił 300 lat. No to my im mówimy, wiecie co, to według naszego pomiaru ta wasza epoka lodowcowa trwała 300 lat.
Ale można inaczej, bo oni mogą powiedzieć tak, chwileczkę, jak wyście wysłali pewien sygnał, to myśmy go odebrali właśnie akurat na początku tej epoki lodowcowej. A potem wysłaliście nam inny sygnał i myśmy go odebrali akurat na końcu tej epoki lodowcowej. Ile czasu minęło między tymi zdarzeniami? My mówimy 100 lat. Aha, to znaczy, że ta nasza epoka lodowcowa trwała 100 lat. No proszę Państwa, no to ile? 300 czy 100? No widać, że w ten sposób czasu nie można liczyć. Widać, że nie można. No to Państwo już wiecie, że tak naprawdę ta ich epoka lodowcowa trwała tyle, pierwiastek z trzech, prawda? Dlaczego? No dlatego, że tak, że w tym modelu einsteinowskim, który ja Państwu wykładam, metryka, no to ma jeden minus, no i tam te plusy, prawda? No to składowa, prawda? O, tutaj widzicie, skład, jeśli to jest oś x-ów, a to jest oś czasu, to ten wektor ma składową przestrzenną równą 1, a składową czasową równą 2. No to trzeba kwadrat jednego, kwadrat drugiego. Tak naprawdę to myśmy najpierw brali składową składową czasową z minusem, więc tu by było minus, tu plus, ale mówiłem, że trzeba wtedy wziąć moduł, czyli tyle. No i długość tego wektora, to jest wektor o charakterze czasowym, prawda, no wynosi pierwiastek z trzech, prawda? O właśnie. No to tutaj to już chyba sobie szybko przelecimy. No nie wiem, czy takie obrazki, takimi obrazkami częstowałem moją publiczność popularno-naukową, że długość w przestrzeni euklidesowej to wygląda tak, ale ta długość nie zależy od tego, prawda, co zrobić, żeby długość zmierzyć. No, przede wszystkim długość krzywej to trzeba podzielić na malutkie kawałeczki, bo my naprawdę umiemy bezpośrednio mierzyć długość prostego odcinka, prawda? No a potem przejść do granicy z tym podziałem. To przechodzenie do granicy to się nazywa całkowanie, prawda? Czego Państwa uczyli. A długość takiego prostego kawałka, no, czyli długość wektora, no to jest w ten sposób, że bierzemy oś, układ kartezjański, no i metryka jest w układzie kartezjańskim dana macierzą diagonalną sprowadzoną do postaci kanonicznej, czyli jest plus i plus i to jest właśnie długość, prawda? Jakby były trzy wymiary, to by było tak i tak dalej. No i teraz to nie zależy od wyboru układów współrzędnych, prawda? Jak przejdziemy do innego układu odniesienia, to x się zmieni, y się zmieni, a l się nie zmieni. No dobrze. Więc, no natomiast dla linii świata właśnie próba opisania struktury metrycznej czasoprzestrzeni w sposób taki, jakiśmy się uczyli przez ostatnie te 2500 lat, to znaczy, żeby dodać jeszcze jeden wymiar z plusem, no jest do niczego. Dlaczego jest do niczego? No na przykład dlatego jest do niczego, że w takiej przestrzeni nie ma tych wyróżnionych linii świata, tych, po których porusza się światło. A my wiemy, że w czasoprzestrzeni właśnie to światło jest czymś absolutnym. Te linie, po których porusza się światło, a może nie porusza się, tylko stoi, bo to jest
bo światło się nie starzeje, że tak powiem, prawda? Dlatego, że te linie mają długość zero, trudno powiedzieć, należy do absolutnej struktury czasoprzestrzeni. A jak tak zrobimy, to jest dobrze. To jest dobrze. Bo to nam opisuje właśnie tą immanentną strukturę czasoprzestrzeni. No i co ja tu jeszcze zrobiłem, proszę Państwa? Aha, no właśnie, to jeszcze, no to już rzeczywiście jest troszkę takiej zabawy, dlatego że to wszystko Państwo znacie, no ale jak się w pewnym momencie nam znudzi, to już zrezygnujemy. W jaki sposób się mierzy długość? No tak samo, żeby zmierzyć długość wektora, no to musimy wybrać układ ortonormalny, prawda? No i jak już powiedziałem, układ ortonormalny to jest podział na czas i przestrzeń, ale uwaga, ten podział nie jest absolutny, tak jak u Arystotelesa. Również to nie jest absolutne, jak u Galileusza Newtona, tylko jak pokazaliśmy, zależy od wyboru tego układu odniesienia. Ale jak już mamy taki układ odniesienia, tośmy pokazali, w jaki sposób wybrać ten zbiór zdarzeń, który dla nas, z naszego punktu widzenia, jest zbiorem zdarzeń równoczesnych. To nie jest równoczesność w sensie absolutnym, to jest równoczesność względem naszego układu odniesienia, prawda? No i następnie, proszę Państwa, trzeba zmierzyć składową czasową, zmierzyć składową przestrzenną, no i następnie napisać ten wzór. Taki, to jest takie prawo Pitagorasa, tylko że nie eliptyczne z plusem, a hiperboliczne z minusem, prawda? No. I to jest to L kwadrat. No proszę Państwa, ale całe piękno tej całej konstrukcji polega na tym, że jak zmienimy układ odniesienia, to znaczy zmienimy zamiast tego obserwatora, weźmiemy tego obserwatora i teraz ten podział na czas i przestrzeń uskutecznimy według jego recepty, tak jak to opowiadałem Państwu, to wynik będzie ten sam. Zmieni się komponenta przestrzenna, zmieni się komponenta czasowa, ale długość pozostaje ta sama. No właśnie, i tutaj pozwoliłem sobie taki rysunek mojej znajomej rysowniczki, graficzki, która mi narysowała coś takiego i ten obrazek umieściłem na plakacie, żeby wyjaśnić jeden z tak zwanych paradoksów teorii względności. Ten paradoks polega na takim zjawisku, które ludzie nazywają skróceniem Lorentza. To skrócenie Lorentza polega na tym, że przedmioty, które są z jednego punktu widzenia mają równą długość, z innego punktu widzenia mają inną długość. No więc tutaj, proszę Państwa, jest taka sytuacja, to bardzo często ten paradoks dziennikarze różni tak lubią się nad tym zatrzymać, a naiwni filozofowie uważają to za koronny argument przeciwko teorii względności, no bo przecież co to jest za teoria, która dopuszcza takie paradoksy? Otóż ten paradoks polega na tym,
że wyobraźmy sobie jeden przedmiot i drugi, który się względem niego porusza. No więc tutaj pociąg, bardzo szybki musiałby to być pociąg, ale za czasów Einsteina no to tylko takie pociągi były. No i przypuśćmy, że ten pociąg, takie ichnie TGV czy też Pendolino, bardzo szybko przejeżdża przez obok peronu, nie zatrzymując się. No za moich czasów zawsze dyżurny ruchu musiał salutować taki przejeżdżający pociąg, ale on przejeżdża. No i teraz przypuśćmy, że ktoś tutaj zrobił to zdjęcie i na tym zdjęciu wyraźnie widać, że przód pociągu pokrywa się z przodem peronu, a tył pociągu pokrywa się z tyłem peronu. No więc naiwnie oznaczałoby to, że ten pociąg ma taką samą długość jak ten peron. No właśnie, spróbujmy to przeanalizować. Więc tak, peron. Co to jest peron? No peron no to jest zbiór różnych linii świata. W szczególności wyróżniłem linię świata tego tyłu peronu i przodu peronu, prawda? No i z punktu widzenia peronu, aha, przypuśćmy, że to zdjęcie, które tam Państwu przedstawiłem, to ono zostało zrobione w ten sposób, że ten fotograf był w tym punkcie, no i zrobił, pstryknął zdjęcie, mu jednocześnie to zdarzenie wpadło do kamery i to zdarzenie wpadło do kamery. No i jak wiemy, my potrafimy synchronizować czas względem układu odniesienia stojącego, prawda? W związku z i co to jest długość peronu? No długość peronu, prawda, to jest odległość no, między tyłem a przodem peronu. No tyle tylko, że tył peronu i przód peronu to nie jest jeden punkt, a cała linia. To tak jakbyśmy chcieli powiedzieć, znajdź mi odległość między dwiema liniami. No to nie mogę tak byle jak wybrać jakiś punkt tu i między nimi zmierzyć odległość, bo to dostanę cokolwiek będę chciał, prawda? No to muszę jakoś to doprecyzować. Co to jest długość? No długość tego stołu to jest długość między linią świata tego punktu i linią świata tego punktu, ale obliczona w tej samej chwili czasu. Ale my wiemy, że powiedzenie w tej samej chwili czasu nie jest absolutne, tylko zależy, kto je wypowiada, z czyjego punktu widzenia. No to chyba jedyna możliwość to jest taka, żeby z punktu widzenia no, tego stołu, prawda? No bo byłoby bez sensu, gdyby długość mierzyć z punktu widzenia jakiegoś innego obserwatora. No dobrze, w ten sposób zgodziliśmy się, że długość peronu, no to będzie po prostu ta odległość, czyli odległość między punktem a punktem B, ponieważ wybraliśmy te punkty jako równoczesne, czyli to jest długość peronu, tak? Dobrze, a teraz pociąg. Proszę Państwa, pociąg. No to jest pociąg. Oczywiście, jak już Państwu mówiłem poprzednio, że nie tylko pociąg, ale nawet samolot jakiś taki super naddźwiękowy z prędkością 5 machów, to i tak ten efekt będzie tak minimalny, że go nie zmierzymy, prawda? Dopiero jakby te dwie galaktyki poruszały się jedna względem drugiej z prędkością powiedzmy 1/3, no, powiedzmy 1/5 prędkości światła, to dopiero efekt byłby jakiś tam wymierny. No, ale tutaj dla tej historyjki powiedzmy sobie, że to jest ten pociąg.
No i co to jest długość pociągu? Czy długość pociągu to jest też to L? No proszę Państwa, żeby zmierzyć pociąg, to byśmy pewnie go odstawili na bocznicę i zmierzyli odległość między tyłem pociągu a przodem pociągu, ale w stanie spoczynku, prawda? Czyli to nie jest ta odległość, długość pociągu. Długość pociągu to byłaby odległość między jakimś punktem w historii tyłu pociągu, a jakimś punktem w historii przodu pociągu, ale tak, żeby te dwa punkty były równoczesne, no bo inaczej to bez sensu, tak? Ale równoczesne z czyjego punktu widzenia? No proszę Państwa, tak jak miesząc peron, to równoczesność mierzyliśmy z punktu widzenia tego peronu, tak mierząc pociąg musimy z punktu widzenia tego pociągu, prawda? Czyli, a my już wiemy, że z punktu widzenia poruszającego się pociągu, to będą równoczesne chwile. Czyli długość pociągu to jest, proszę Państwa, długość między punktem a tym punktem. Bo trzeba wziąć punkt równoczesny. Czyli to by było to L'. No proszę Państwa, L kwadrat, jak już powiedzieliśmy, no to jest x kwadrat minus t kwadrat, prawda? I wiemy, że to nie zależy od układu odniesienia, prawda? No to teraz, żeby się zorientować, czy L kwadrat, czy L' ma szansę być równe L-owi, czy też może jest większe, czy jest mniejsze. No to my wiemy, że punkty, które są równoczesne od punktu A, tutaj dla prostoty obliczeń wziąłem sobie jako ten punkt A jako początek układu współrzędnych, jako oś A X-ów wybrałem tę oś, jako oś czasu tę oś i w związku z tym zbiór punktów na tej płaszczyźnie, to znaczy Y i Z są równe 0, zbiór punktów, które są równoodległe od A jest dany tym wzorem, prawda? To jaki to jest zbiór? No to jest ta czerwona hiperbola, prawda? To jest równanie hiperboli. Szukamy takich punktów o współrzędnych x i t, dla których to jest równe L kwadrat. No jeden z tych punktów to był ten punkt B. To był taki punkt, dla którego t było równe 0, a x było równe po prostu L, ale wszystkie te punkty też są równoodległe od A. No to widać, że L' jest większe od L, bo ten punkt tutaj jest odległy od A, od L'. Prawda? No i koniec. I to w ten sposób pokazałem Państwu, że pociąg jest dłuższy niż peron. Że jakbyśmy ten pociąg odstawili na bocznicę i zmierzyli go w postoju, to jego długość by wyszła większa. No, wszystko to jest oparte na tym, że długość nie zależy od układu odniesienia, prawda? Czyli można też robić w postoju. No właśnie, i tutaj coś ja tutaj jeszcze, no właśnie, że o, to byłby ten punkt odległy od A o L, a ten jest ewidentnie większy, prawda? No i proszę Państwa, jeszcze, no dobrze, to już jeszcze pokażę Państwu, bo te ostatnie slajdy, mianowicie dostaliśmy coś, jak gdyby paradoks, że na tym obrazku wydawało się, że te dwa obiekty, mianowicie peron i pociąg, są równe. Gdyby na przykład na tym peronie zbudować płot, to na tym obrazku byśmy nie zobaczyli pociągu. Czyli
mniejszy przedmiot zasłoniłby większy przedmiot, prawda? Więc to jest jakiś paradoks. Są różne wersje tego paradoksu, na przykład mówi się, że samochód o długości większej niż garaż zmieściłby się i gdyby tak bardzo szybko jechał, to w pewnej chwili by się zmieścił w nieco krótszym od siebie garażu i tak dalej, to rozmaite. No i ja chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, że to nie jest żaden paradoks. Mianowicie w geometrii euklidesowej też mniejszy przedmiot potrafi zasłonić większy przedmiot, prawda? I wymyśliłem sobie taką historyjkę, że powiedzmy, że mamy jakąś starą ruderę, która gdzieś tam jest, a architekt dostał za zadanie narysować plan budynku, który inwestor postanowił zbudować tutaj, no i narysował ten plan budynku. Ale tutaj gdzieś w tej okolicy jest jakieś osiedle, takie osiedle, w którym żyją bogaci ludzie i przyszli do tego architekta i mówi, proszę pana, jak pan będzie budował ten dom, to niech pan go zrobi troszkę większy, żeby tę ruderę zasłonić, żebyśmy my tego nie widzieli. Architekt mówi tak, ja nie mogę zbudować większego, bo ja dostałem konkretne wymiary od inwestora, ja muszę zbudować budynek tej wielkości. Ale coś się da zrobić, proszę Państwa. No tutaj zduplikowałem ten obrazek, żeby porównywać. Co się da zrobić? Przekręcimy troszeczkę. No to już prawie zasłoni. No a ta delegacja tych mieszkańców z tego bogatego osiedla mówi, niech pan jeszcze troszeczkę podkręci, żeby jeszcze mniej było widać. No to można tak, można tak. Można tak. Proszę Państwa, mniejszy przedmiot zasłonił większy przedmiot. No. Koniec, kropka. Jaka jest konkluzja? To nie jest żaden paradoks. To, że mniejszy przedmiot potrafi zasłonić większy przedmiot, to nie jest żaden paradoks. Nie ma paradoksu w tak zwanym skróceniu Lorenza, że większy, dłuższy przedmiot, mianowicie pociąg, wydaje nam się być krótszy, bo został zasłonięty przez peron, który jest ewidentnie krótszy. Dziękuję bardzo. Przerwę robimy.